Naga kobieta odnaleziona w kanale Floryda, 43-latka uwięziona w kanale. Twierdzi, że spędziła tam 3 tygodnie. 43-letnią Lindsay Kennedy odnaleziono nagą i wycieńczoną w kanale burzowym w mieście Delray Beach na Florydzie. Kobieta twierdzi, że spędziła tam prawie 3 tygodnie. Jej zaginięcie zgłoszono na początku marca. Na uwięzioną kobietę natknął się we wtorek przechodzień, idąc ruchliwą ulicą, usłyszał krzyki dochodzące z podziemi. Na miejsce od razu wezwano odpowiednie służby. Strażacy usunęli kratę odpływową i powoli, z pomocą drabiny 43-latka była uwięziona na głębokości kilku metrów, wydostali ją na zewnątrz. Lindsay była naga, brudna i wycieńczona, nie mogła stać o własnych siłach. Z powodu odwodnienia trafiła do miejscowego szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak informuje CBS, Kennedy miała powiedzieć policji, że 3 marca poszła popływać w kanale w pobliżu domu swojego chłopaka. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że się zgubiła. Jej zaginięcie zgłosił tego samego dnia jej partner. Kobietę odnaleziono ok. 5 km od miejsca, w którym poszła popływać. Matka dziewczyny przekazała służbom, że jej córka chorowała psychicznie i była uzależniona od narkotyków. Według niej często robiła dziwne rzeczy. Sprawę 43-latki bada policja. Póki co nie ma dowodów na to, by padła ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze wątpią też, by spędziła w kanale tyle czasu.